Amadei. Bejon. Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists. All call signs listed. We are mission launched. Repeat, we are mission launched. 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Gentlemen, as you know, we're dealing with insurgents crossing over from Iran. You want us to believe that there's a PLR threat and Solomon's at the head? You're the quick reaction force, gentlemen. I'm trusting you to handle this. The nuke is still out there. You can't just walk away from the threat. Let's go find our Marines. Get down on the ground! I said get down on the ground! Not a trial. You are guilty. I know how your fucking story is. Siemanko, witam was w pierwszym odcinku z Battlefield 3 kampania. Zagramy sobie na niskim poziomie trudności i zobaczymy, o co tutaj, jak to wygląda w ogóle Battlefield 3. Już dawno po prostu nie grałem w tą Battlefielda. Kiedyś tam dawno temu grałem. Na niskie ustawienia, teraz mam najwyższe ustawienia. Chcę wam zaprezentować Battlefielda 3 z kampanii. Już nawet nie pamiętam, bardziej mi zapadł w Battlefield 4, a to może przez to, że świeższy jest. Dobra, oglądajmy. Idziemy, zaczynamy w ogóle. Dziwna grafika, dziwne sterowanie, trochę takie mega czułe jest. Nie wiem, czy tak lewy kalt, żeby ucnąć. Dobra. Gdzie chyba w miarę dobrze, nie? Gdzie chyba dobrze? Mam shotguna. Jeszcze lepiej. O kurde. A mam klikać, dobra. Tak. Spacja, hej. O kurde. Akcje rzucają nieźle. Ja się dziwię, że ten typ w ogóle nie trafi nas. To jest spacja, 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 spacja. Ja tutaj gadu. Brakuje mi wychylania. O,
Dobra, dobra. Te dźwięki, kurde, no jednak dopracowane w tamtych czasach, dobrze mi się przypomniało. Fajnie mi się gra w tego Battlefielda, już mi się czuje ten taki vibe. Chociaż już nie pamiętam dokładnie, jak to się tutaj... Jesteś on? Jeszcze po polsku dźwięki, super, super. Operacja łamacz mieczy. Mega mi się podoba i ogólnie grafika jest nawet dobra, pomimo tylu lat. Jest bardzo dobra grafika, dobra. Może być? Ja. Kim jesteście? Pracujecie dla CIA? Dzień dobry, sierżancie Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To... To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? Aby nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? 9 miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy w irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. Przyjąłem! Wy też już kurwa nie wiecie, co my tu robimy. Przestań zdywać hipisa, Montez! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę, stary. PLR to kozacy, łapiesz? Większych od nich ze świecą szukać. Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu zbędnego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jazda! Teraz spóźniliście się na imprezkę. Gdzie poruszki? Tutaj, prawo. Dzięki! Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda, nie? Ten Battlefield. Naprawdę, i to było tyle lat temu zrobione, nie? Mówię to lat, grafika nadal dobrze. Dobrze to wygląda, bardzo dobrze. I te dialogi wszystkie, zobaczcie, te szczegóły też są w miarę dobrze, tutaj to wszystko wygląda. Już nie pamiętam nawet chyba ten film, który roku powstał, ale to jest naprawdę dużo lat już minęło, tego nie wiem, czy 10 czasami nie minęło. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinza. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was.
Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat... O, takie ładne słoneczko tu na mnie świeci. Ogólnie jak się strzela, to czuć tą broń i to mi się mega podoba właśnie w tym Battlefieldzie. Naprzód! Tak się zastanawiam teraz, czy trójka nie jest lepsza od czwórki. Chociaż czwórkę lubiłem też. Może być, że tak. Trójka ma taki klimat dosyć swój, zobaczcie. Mogę tego psa zabić? Dobra, nie będę strzelał do niego, bez przesady. Te dialogi, ogólnie czuć, wiecie, tak ogólnie się czuję, jakby było się żołnierzem, faktycznie. Z szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem, rozglądać się! Nie ma żadnych znajdziek, tylko się idzie po prostu za oddziałem i tyle. Strzelc! Jesteśmy jakieś 90 km od linii uskoku. O tą ulicę chyba kojarzę. Dla akty i Matkowicz weźmiecie drzwi do bratek. Idę. Jesz dupę w troki, blechiu! Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. O kurde. Ostrzał! Snajper! Rzucam granatyny! Gdzie on kurwa jest? Halo! Dawaj, proszę, no już rzuć dalej! Ruszaj się! No, mamy snajper! Rzuć po lewej, przydurze! Wyszukujcie się! Wzięliśmy! Głowy nisko! Gdzie rzuć granatę? O kurde! Bierz tego patata! Zawieszają się! Jasta, za mną! Nic ci nie jest? Dobrze! Okej, okay, jest. RPG na mojej 12! Pierwsze piętro! Nie zbliżaj się do samochodu! O kurde! Idą swoi! Wszyscy napierdalać w ten budynek! Leg do mnie! Cele pod który budynek? Parkingu. Odskrzydzają nas! Przemieszczam się! Tam! Jest RPG! Kurwa, ja go nie widzę! Przełażą przez mur, prawa strona! Kontakt lewej! Trzeba pokonać! Mogę wyłączyć Steam'a, bo teraz bym jakieś informacje przechodzić, a już się tak mega poczułem trochę. Nie pokonałem go. Chyba za łatwo poziom trudności sobie wziąłem. Wrogowie podają mnie. O kurwa, zginęłem. Wiecie co, chyba za trudny poziom trudności sobie wziąłem. Od tyłu mnie zaszedł. Ty, ja się nie spodziewałem, że oni jak od tyłu zajdą, to jest po nas. Zbliżać się do samochodu! Wszyscy napierdalać w ten budynek! Leg do mnie! Cele po drugiej stronie parkingu! Odskrzydzają nas! Zmieszam się! Ha! Oni! Dostał. Przełażą przez mur, prawa strona! Kontakt lewej! Oh,
za szybko giną. W sumie to jest trochę realistyczne, no oni tak później po strzałach giną. A nie jak dzisiejsze beta, że pół magazynka trzeba pierdolić do gościa. Dwa strzały. Tylko tu takie odnoszę trochę wrażenie, tak faktycznie. Takie odnoszę wrażenie, jakbym sam tutaj walczył, bo oni tak, owszem, zabijają tego gościa, ale słabo. Ale czuć te bronie w ogóle, fajnie z grafika mi się mega podoba i ten czuć klimat taki żołnierza. Hej kolego, czujesz to? No czuję to, czuję. Ja mam podążę za nim. Dobra, Ransford, uwaga na flanki! Mam nadzieję, że Chaffin się wybliży. Da radę, kawał twardego sukinsera. Kolejny strzał! Nie zatrzymywać się. Odnoszę wrażenie, że kiedyś się bardziej starali chyba po prostu produkując grę. To nie byli miejscowi. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dach. Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. No, snajperka. Dużo amunicji. Czysto, czysto. Jedziemy. O, tu, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kurwa, to Gibsona 50! Nie wychylać się! To chyba z hotelu. Idziemy od osłony do osłony. Wywabimy go. Gotowi? Na... Idę. Kurwa. Idę. Wszystko nie strzelają do chuja. Dobra, wszyscy na glebę. Podciągamy się do krawędzi i jak wychyli głowę, to ją kurwa odstrzelimy. Zrozumiano. Jak się czołga w tej grze na Z, to dobra. Tak, czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się. Dobra. Kurwa mać. Mów do mnie, widzisz go? Jest! Tak, teraz! Kurwa! Ja go nie widzę, kurwa. Z daleka gdzieś. Jest nasz snajper! Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzutnie pepac. Daj ją Blackowi! Kurwa, osłona się sypie! No sypie się osłona, sypie. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal gościa. Przyłóż się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Który budynek mam jebnąć? Twojego trafiłem, czy co? O kurde, ale te gry były trudniejsze kiedyś. Ten snajper zabił naszego członka drużyny, jest lipa. Ja już zginęłem dwa razy, ja mam najłatwiejszy poziom trudności. Ja chciałem sobie zwiększyć, ale to jest takie dziwne dosyć, bo... Trzeba naprawdę trzeba uważać. Jak zobaczysz... Kurde, zobaczcie to. No, gra nie wybacza po prostu, jak cię snajper trafi, to nie żyjesz, nie tak jak... W dzisiejszych grach, że jesteś gąbką na pociski, to po prostu jeden strzał i giniesz, taka jest prawda. Ktoś ci zajdzie od tyłu, giniesz, no i tyle. To jest z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony trochę jak irytujące. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal gościa. Przyłóż się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Za wcześnie chyliłem się. Jednak trzeba poczekać jeszcze. No lipa, lipa. O kurde. Nie wiem co robić źle, bo muszę cały czas ten poczekać jak oni mi zaczną mnie osłaniać i wtedy wystrzelić to po prostu i tyle. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal gościa. Przyłóż się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia!
Niezłe trafienie! W porządku? W porządku. Poszukajmy tego patrona. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Ułataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać? Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci. Nieprzyjaciel na poziomie ulicy! Schowaliśmy się za lasem, jeden przed. Podobnie, lewa strona! Kurwa, macie. O, wy kurwy syny jebane. Ja pierdolę. Dobra, idziemy. Są następni. Uważajcie na ulicę i dachy. Szajbus 1-3, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione. Możecie ruszać. Kurwa, to chyba jakieś zarty! Atakuję! Bo wy tam strzelacie jeszcze. Wszyscy nie żyją. Szajbus 1-3, tu łapidu. Dotarliśmy. Wielkie dzięki. Zaopiekujemy się waszym koleżką. Bez odbioru. Dobra. Co teraz? Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę. Dobra, idę. Pokonałem tamtych, zeszli na dół. Idę za wami, chłopaki. Nic z tego, za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Rabat! To da się zapisywać w ogóle tą grę? O kurde, ładuj ostatni zapis, tylko da się zrobić. Trochę lipa. Pieprzony harcerzek. Jasna! No idę, idę. Dalej, dalej, idźcie, gdzie mam, gdzie idziemy teraz, tu. Spadłem ci na plecy, go ziomuś. O kurde, jakie tu fikołki robi, wystarczy o spację kliknąć. Gościu, fikołki jakieś robisz. Częściowe problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego. Odbiór. Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że są sali zdrowi. A co będzie, jak wygra PLR? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Brachu, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czy była amerykańska? Jak ty w ogóle... Sprawdzam, czy da się zbić szyby. Tak nie za bardzo. Powietrze schodzi z opon. Chyba nie. Tak trochę lipa. Ale nie ma co narzekać. Takie czasy, że aż takie szczegóły to już nie robili w strzelankach. Dobra, zabici. To się tylko podchodzi do skrzynki i się samo ten. Kurwa!
Raz idę do tej skrzynki tam. Sorry chłopaki, idę do skrzynki i uzupełnić amunicję. Zgubcie się! Ale trójka mi się wydaje miała dłuższą kampanię niż czwórka. Czwórka taka była, trójka. Kurde, do ludzi strzelam. O, to kojarzę, to była niezła jatka. Kurwa, mamy tu rannych i zabitych. Chwila! Dowódca Sajbosów tu 1-3! Musimy ewakuować rannych! Odbiór! Przyjąłem 1-3. Uważajcie na siebie, bez odbioru. Cholera, coś tu jest nie tak! Coś znalazłem! O nie, jest dobrze! Ładunki wybuchowe! Drugi zrozumiano! Kurwa mać, przyciągamy za dużo uwagi! No co jest? Przed nim muszę wiedzieć, do czego jest podłączony! Blackburn jest za przewodem, jazda! Co mam to zrobić? Jest bomba pułapka. Przemyśl się, no dobra. Teraz misja samozwańcza. Słyszałeś, Black? Idź za tym jebanym przewodem. Jakim przewodem? A tu jest ten przewód. Kurwa, szczury tu jakieś łażą. Trzęsie tu to lepiej jak nie wiem co. Jak tam, trzymasz się? To tylko kolejny strzał. Nic strasznego. 1-4 udzieli nam wsparcia. Trzeba tylko przeciąć ten przewód. Zaczęłeś tą stronę. Co mam kliknąć jeszcze? Czy coś innego? Dobra, pokonane chyba. O. Wybuchło by niedługo. To jest ciemno. I to się szło chyba tu. Kurwa, ale napierdalają. No tam był ten karabin, no kojarzył się, no. Kurwa, ale napierdalają. Ja już nie mam słone tutaj. Kurwa, amunicja mi się skończyła. Co Chryste, patrz się tylko na nich, co z ewakuacją? O, shit. Zabili nas. Otwieram ogień! Nie jest łatwa ta misja. Nie jest łatwa. Lepiej chyba tą broń będę strzelał niż tamtą. Czekajcie, nie w tą stronę. Kurwa, granaty. Lekwa,
Ja schodzę na dół. Jest chyba większa ochrona na dole niż tam. Kurwa, swoich trafi. Ty skurwy, ty syny jebane. Stanie w łeb, czy nie? Tamten. Kurwa mać. Jebane są te syny. Na wprost! Ognia! Chyba by to było tyle z tego. No dobrze, twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Daruj sobie te etykiety, nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy. Teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Super. Jak długo byłeś nieprzytomny? Kiedy się ocknąłem, słońce już zaszło, było... Leżałeś tam przez 6 godzin? 8? To bardzo ważne. To pociąg? Chwila... Może się dla odmiany skupisz na pytaniach, dobrze? Kiedy się wygrzebałem, nie wiem, byłem półprzytomny. Było ciemno. Wygrzebałeś się? Byłeś przysypany? Coś zobaczyłem. Mówiłeś, że było ciemno i że byłeś oszołomiony. Chcecie mnie wytrącić z równowagi? My tu jesteśmy tylko pasażerami, sierżancie. Ty prowadzisz, na razie. Tak, jasne. Więc było ciemno, a ty byłeś oszołomiony. Po trzęsieniu coś zobaczyłeś. Co to było? Co? Z drugiej strony mam lepszy pomysł. Dam ci wybór. Wybór? Wybór czego? No chyba wiesz. To jak mam? Życie czy śmierć? PLR pragnie zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. Wiem ci! Wypełnię! Jako
Dobra, wiecie co, zakończymy ten odcinek na tym tutaj. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, papa.